Niewielki Leszczynek zapisał się na kartach historii m.in. dzięki burzliwym losom swoich dawnych właścicieli. Dzieje Leszczynka sięgają czasów średniowiecza. Pierwotnie miejscowość miała charakter ulicówki i należała do parafii w Łąkoszynie, leżącej w ziemi łęczyckiej. Rozwój Leszczynka wynikał z dogodnego położenia komunikacyjnego, gdyż przebiegał tędy trakt z Łęczycy w kierunku Mazowsza i Kujaw, oraz z dobrych warunków do uprawy ziemi. Prawdopodobnie już pod koniec XV wieku powstał tu folwark. Początkowo należał do rodziny Łąkowskich, później do Kucieńskich, a od końca XVIII wieku był własnością Tomasza Górskiego, herbu Boża Wola. Rodzina Górskich władała Leszczynkiem przeszło 100 lat i to właśnie ich losy były kanwą wielu utworów muzycznych i dzieł literackich. Franciszek Eustachy Górski, młodszy syn Tomasza, otrzymał w spadku po ojcu dobra łąkoszyńskie, w tym Leszczynek. W młodości walczył w Legionach Dąbrowskiego i w Armii Księstwa Warszawskiego, jako szef szwadronu 4. Pułku Strzelców Konnych. Odznaczony został Legią Honorową i Krzyżem Virtuti Militari. Po wojnach napoleońskich na stałe osiadł w Leszczynku, z poślubioną w 1812 roku Marią Wasilewską, córką znanego warszawskiego lekarza. W okresie Królestwa Polskiego po 1815 roku Dwór Górskich w Leszczynku stał się jednym z lokalnych ośrodków życia towarzyskiego. Górscy wkrótce się rozwiedli, a Franciszek w 1822 roku zatrudnił dla swojej 7-letniej córki Laury nauczyciela, początkującego wówczas poetę Józefa Bogdana Zaleskiego. Ukraiński Słowik, jak go nazywano, przebywał w Leszczynku do połowy 1824 roku. Pod wpływem piękna okolicznej przyrody i sielskiego życia w Leszczynku Zaleski napisał wiersze Fantazja do PR i Śpiew poety. W 1830 roku 51-letni Franciszek Górski powtórnie zawarł związek małżeński. Tym razem z 21-letnią Martyną Pongowską, z którą doczekał się trójki dzieci. Po długiej chorobie zmarł w 1846 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Łąkoszynie, gdzie został pochowany. Po jego śmierci Leszczynek i Łąkoszyn stały się własnością Franciszka Lucjana Górskiego, najstarszego syna z drugiego małżeństwa. W miejscu starego dworu wybudowano nowy, w stylu późnego neoklasycyzmu. Był to budynek z poddaszem, murowany z cegły na planie wydłużonego prostokąta, częściowo podpiwniczony. Po środku strony frontowej znajdował się piętrowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem, który w części parterowej był rozczłonkowany toskańskimi pilastrami. Na parterze umieszczono przedsionek z głównym wejściem do budynku. W skład kompleksu dworskiego wchodziły zabudowania mieszkalne i gospodarcze oraz ogród i park z ciekawą aranżacją układu ścieżek spacerowych i systemem cieków wodnych i stawów. Przed dworem znajdował się charakterystyczny owalny podjazd. W wyniku uwłaszczenia chłopów w okresie powstania styczniowego obszar majątku ziemskiego w Leszczynku uległ uszczupleniu. Dwór i folwark wystawiany był kilka razy na licytację. W skład nieruchomości wchodziły wówczas dwór murowany, spichrz, stodoła, zabudowania gospodarskie i ogród. Niezwykle interesująco potoczyły się losy najstarszej córki dziedzica Leszczynka, Laury Górskiej,
mając niespełna 16 lat, wyszła za mąż w Warszawie za Janusza Czosnowskiego, podporucznika 4. Pułku Strzelców Konnych. Przebywając w Warszawie, zaprzyjaźniła się też z Fryderykiem Chopinem i jego rodziną. Małżeństwo młodej i pięknej hrabiny z Leszczynka nie trwało długo i zakończyło się tragicznie, gdyż zazdrosny mąż popełnił samobójstwo. Młoda wdowa opuściła majątek męża na Rzeszowszczyźnie i udała się do Hieronimowa, gdzie wówczas mieszkała jej matka. Tam doszło do kolejnej tragedii. W dziewczynie zakochał się Michał Dziekoński, brat męża matki. Podejrzewano, że uczucie do hrabiny było tak silne, że stało się przyczyną jego śmierci. Po tym zdarzeniu córka pułkownika Górskiego przeprowadziła się ponownie do Warszawy, gdzie często odwiedzała siostrę Fryderyka Chopina, Ludwikę. Mając 31 lat, wdała się w romans z 24-letnim dziennikarzem i podróżnikiem Karolem Edmundem Chojeckim. Owocem tego związku była córka Maria. W lipcu 1846 roku Laura na zaproszenie Chopina udała się do Nohant, gdzie kompozytor mieszkał z George Sand, która nie darzyła sympatią pięknej polskiej hrabiny. Pianista podkochiwał się w Laurze i zdrobniale nazywał Lorką. Specjalnie dla niej skomponował 3 mazurki op. 63. Historię z Nohant przeniósł na ekran kinowy Andrzej Żuławski, reżyserując film pod tytułem Błękitna nuta. W Paryżu Laura poznała także Juliusza Słowackiego. Poeta, znając jej burzliwą przeszłość, napisał wiersz pod tytułem Córka Cerery, podkreślając w nim dwoistość natury kobiecej. W styczniu 1854 roku dobiegająca 40 Laura znalazła w końcu właściwego kandydata na męża w osobie 32-letniego wicehrabiego Jean-Alexandre de la Barre. Z drugiego małżeństwa doczekała się 2 dzieci. Koniec niezwykle urozmaiconego życia hrabina spędziła w polskim przytułku Świętego Kazimierza w Paryżu, gdzie prawdopodobnie w 1881 roku zmarła. Przyrodni brat Laury i ostatni z rodu właściciel Leszczynka, Franciszek Lucjan Górski, zmarł w 1908 roku. Został pochowany obok żony Antoniny na cmentarzu parafialnym w Łąkoszynie. Po jego śmierci dwór w Leszczynku zmieniał właścicieli, a ostatnim posiadaczem majątku przed 1939 rokiem był Stefan Perkowski. Po wojnie majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa, a w zabytkowym dworku do 2001 roku mieściła się szkoła podstawowa. W 2008 roku zespół dworsko-parkowy został siedzibą Ośrodka Kultury Gminy Kutno. W latach 2018-2020 budynki wraz z przyległym parkiem poddane zostały rewitalizacji w ramach realizacji projektu pod nazwą Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Odnowiony oraz wzbogacony o tereny rekreacyjne obiekt przyczynił się do poszerzenia oferty kulturalnej, artystycznej i muzycznej OKGK oraz pozwolił na wprowadzenie nowej jakości świadczenia usług dla mieszkańców gminy Kutno. W związku z chęcią odświeżenia wizerunku instytucji, decyzją Rady Gminy Kutno w kwietniu 2020 roku jej nazwa została zmieniona na Centrum Kultury Gminy Kutno. Oficjalne otwarcie zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku nastąpiło 27 sierpnia 2020 roku. Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez wójt gminy Kutno Justynę Jasińską, marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera, dyrektor do spraw inwestycji i administracji Urzędu Gminy Kutno Magdalenę Krupińską-Kotulską, przewodniczącą Rady Gminy Kutno Joannę Kajszczarek oraz dyrektor Centrum Kultury Gminy Kutno Lilianę Urbańczyk-Wójcik.
części artystycznej wysłuchać można było Sompolińskiej Orkiestry Dętej wraz z występem tanecznym mażoretek z Sompolna oraz podziwiać zespół ludowy Leszczynianki. Zwieńczeniem otwarcia był recital szopenowski w wykonaniu Michała Chojnackiego do wierszy poety Józefa Bogdana Zaleskiego, deklamowanych przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołębiewie, Piotra Czerbniaka. Następnie pełne wzruszających akcentów przemówienie wygłosiła wójt gminy Kutno, Justyna Jasińska, która wspomniała m.in. fakt przejęcia przez gminę Kutno praw właścicielskich do zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku za sprawą decyzji wojewody płockiego z dnia 10 września 1996 roku. Była to data zwrotna w historii tego miejsca. Później pani wójt wręczyła pamiątkowe grawertony marszałkowi województwa łódzkiego, Grzegorzowi Schreiberowi. Dyrektor do spraw inwestycji i administracji Magdalenie Krupińskiej-Kotulskiej i prezesowi dyrekcji inwestycji w Kutnie Zbigniewowi Cebuli. Następnie głos zabrał marszałek województwa łódzkiego. Państwo mówiliście, że to jest perła kultury gminy Kutno, tak? Perła regionu łódzkiego. Ale ja powiem, otóż to, pani wójt, to jest, to będzie, to już jest perła województwa łódzkiego. Tak, tak właśnie sobie życzymy. To, co zobaczyłem, pani wójt, to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. To jest po prostu fantastyczne, proszę państwa, naprawdę. Dziękuję. Zapraszam wszystkich państwa do korzystania z naszej oferty i odwiedzania zespołu dworsko-parkowego, do odwiedzania gminy Kutno, do odwiedzania centrum, do współtworzenia tego miejsca razem z nami, kiedy tylko to będzie możliwe. Dziękuję. Odrestaurowany obiekt w połączeniu z wielokierunkową działalnością sprawi, że Leszczynek będzie kulturalną perłą w regionie.